Egzamin z wolności i dorosłości. Ojczyzno moja umiłowana, zdajesz egzamin z wolności, kochana. Tylko od ciebie dzisiaj zależy, co pozostawisz naszej młodzieży. Czy orzeł biały w złotej koronie gniazdo zbuduje, czy w ogniu spłonie? Czy nie zapomnisz, by nie zejść z drogi, którą nam wskazał pielgrzym ubogi, nasz rodak wielki, Jan Paweł II, wzór, żywy obraz Bożego sługi. To jego serce wciąż nas wzywało, by nam godności nie brakowało. Każdy pielgrzymem na swojej drodze los nas doświadczał i smagał srodze, więc nie pozwólmy, by żadna siła Bożej miłości w nas nie zabiła. Autor Halina Sawicka z Kanady. Z pasterskim sakramentem wyruszacie w dorosłość. To bardzo ważne ślubowanie. Niech będzie dla was drogą wytrwałości, a nigdy pożegnaniem z Bogiem i Kościołem i życiem w zgodzie z własnym sumieniem. Bo kiedy zostanie czyste, nie grozi okaleczeniem. Młodości skrzydlata, młodości piękna i bogata, to wasze ślubowanie niech w sercach waszych pozostanie na dalsze życie, na drogę, która czasami jest kręta i zdradliwa. Niech w trudnych momentach zawsze na ratunek Duch Święty przybywa i was prowadzi. Kochana młodzieży, to jedyny autorytet, który człowieka nigdy nie zdradzi. 1050 lat droga chrześcijańska naszą Polskę wiedzie. Było ciężko, cierpiała zabory i najazdy, żyjąc w biedzie. Powstawała z niewoli, zabliźniało się znamie, co boli. Dziś orzeł biały, wolny, potrafi latać po świecie. Dziś ludzie próbują w najmniejszej gminie czy powiecie sławić imię polskości, uczyć tej wielkiej miłości, której nas uczył Jan Paweł II, wielki Polak i wzór wiernego sługi. Zostawił testament i swoje nauki dla sztuki współżycia bliźniego z bliźnimi. Nie po to, by niszczyć, a budować siłami wspólnymi świat pokoju i miłości, w którym będzie mniej łez i rozpaczy. Niech przestanie nasze drogi złem okaleczać i cierpieniem znaczyć. To wy, kochana młodzieży, idziecie w przyszłość po nas po to, by miłość Chrystusową szerzyć. I szczęść wam Boże, niech Jezus z Maryją zawsze i wszędzie wam dopomoże.
Benedicta tu.
Germany.